drużynę Falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. A, właśnie, ty. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby oglądnąć świetne widowisko sportowe. I chyba państwo też myślą, że są to sprawy. Witam serdecznie wszystkich. A, właśnie, ty. Pozdrawiamy Falubas TV. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. No, o czym mamy rozmawiać, no? No ciepło jest, niemożebnie ciepło. Co? Niemożebnie ciepło. Niemożebnie. Nieznośnie, okropnie, nad wyraz, nieprawdopodobnie, według słownika języka polskiego PWN. Nie wiem, jak panowie myślicie, ale no... Podrażnieni, no na pewno przyjeżdżamy do klubu, którym też jest wszystko poukładane. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Także myślę, że czeka nas fantastyczne ściganie. No więc wobec tego należy wziąć się do pracy i budować, organizować. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. Chciałem powiedzieć kilka słów. Jako pierwszego kandydata do Rady Rejsu proponuję pana, który... Dzień dobry panowie, jaki będzie dzisiejszy mecz? Jaki to będzie? Jak dzisiejszy mecz, jak on będzie wyglądał? Do przodu. Do przodu. Zielona Góra wygra. I zdecydowanie, czy będzie miała problemy, jak to może wyglądać? Problemy są jakieś zawsze, ale... Do przodu. Do przodu. I kto poprowadzi Falubas do tego przodu? Waculek. Włókniarz Częstochowa, co powiecie panowie o tej drużynie? No dobra drużyna, nie jest zła. Nie sądzę, nie, tu nie zgadzam się z tą tezą. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. Chciałem powiedzieć kilka słów. Mam tu bardzo dużo znajomych. Czasami pomagałem też. Ostatnio namówiłem Waculika, aby przyszedł, lebo już nie chciał mieć takie nerwy jak przed poprzednim sezonu. Czyli transfer Waculika jest trochę pana zasługą? Tak. Musiałem z nim pogadać. A, właśnie, ty. Leciałeś czy jechałeś? No, proszę? Leciałeś? Jechałem, ale. A ty leciałeś? Nie było biletu. Co? Czy leciałem, ale jechałem. Czy co? Czy leciałem, czy jechałem? Dobrze. Gdzie? Nie, ja myślałem, że spytałeś, że co tak wygląda. No właśnie, to akurat nie zniwi, bo totalnie nie rozumiem, co chodzi. Czy wracaliśmy samolotem, czy albo? Wczoraj. I co, samolotem? Tak. No, lepiej, żebyśmy w aucie. Wiesz, tam potem na 4 godziny. No, czyli rano odwołają lotu, nie? Tak. Spóźniony. Zobacz, teraz to muszę na 4 godziny. Na to wytrzymam. A nagrywasz? Cały czas? A, właśnie, ty. I skąd pan przyjechał do Zielonej Góry dzisiaj? A, z Czech, z Pardubic. Ja jestem z Czech. I często pan przyjeżdża, jest często pan gościem tutaj w Zielonej Górze? Tak, często. Każdy drugi mecz. Jeździm sem dużo lat. Myślę, że za niedługo będę mieć tu 500 imprez. Okej, okay. Jak się panu podoba atmosfera tutaj meczów w Zielonej Górze? Super. Atmosfera tylko najlepsza, co wiem. Przed nami, myślę, Jakubie, bo tak ta Częstochowa, taka pokiereszowana, poraniona, przyjeżdża tutaj. Podrażnieni. Myślę, że są mocni. Nie sądzę, nie, to nie zgadzam się z tą tezą. Tutaj na zielonogórskim torze dobrze zawsze Miedziak jeździł i... Nie zgadzam się z tą tezą. Miedziak jeździł i... Jak ona się zgodzisz, jak był przecież kontakt, ja mam ją odjechać na pole bez sztryk, to chyba nie jest chyba normalne. Tyle. Podrażnieni.
to raz, a drugie tak samo powtórzony start, gdzie Jebsen sam się ukarał, nie wiem, sędzia powinien chyba szkolenie przeprowadzić. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. Chciałem powiedzieć kilka słów. To jest drużyna mocno przereklamowana, oparta na Madsenie i na Lindgrenie, z tym, że ten drugi on jest bardzo mocno nieobliczalny, a cała reszta to są tacy naprawdę nieźli rzemieślnicy, ale myślę, że jako drużyna... To jest liga. Liga jest strasznie wyrównana i tu nie mamy co demagować na te tematy, czy ktoś będzie lepszy, czy gorszy, czy my wygramy, czy my przegramy. Trzeba jechać. Bo właściwie, co pan chciał przez to wyrazić? Niech jadą chłopaki, niech jadą, bo trzeba jechać. No muszą jechać. Muszą jechać, niestety, no niestety. Zima minęła, muszą się obudzić. A. Nie ma co się poddawać. Podoba mi się to, co panowie mówią. Kurwa mać! Początek jest obiecujący, myślę. Zielone jest? Gdy ciebie mam. No, I can hear. Wydaje mi się, że sytuacja dojrzała do tego, żebyśmy postawili pewne sprawy jasno i otwarcie. W tym roku go złapiemy, tego Fredkę? Tak. Gdy tego złapie? W pierwszym biegu złapie go Patryk Dudek. Będziecie pomagać na starcie Falubazowi przeszkadzać rywalom? Absolutnie. Trzeba być obiektywnym. Jako my, jako ja, kierownik startu, jako pan Jurek, tutaj pomocnik, trzeba być obiektywnym wobec sportu, wobec zawodników, także będziemy wykonywać polecenia pana sędziego i mam nadzieję z dobrym skutkiem dla naszej drużyny. Ja mam pewną kwestię, ale nie wiem, czy można. Można, można, naturalnie, bardzo prosimy właśnie. Chciałbym zamienić się na łóżka. Did you have any unpleasant talk with Nicky after one hit because he looked angry? A, chciałem tylko zapytać, właściwie, a z kim pan chciał się zamienić na łóżka? Z nikim. No, we haven't had any chat about anything today. No worries. But there was something wrong with the other bike. It didn't have the speed. Bardzo proszę. Czy będziemy... Zostawiamy wynik jeszcze. A, 51-39. Ale i Szczumi nie kameruje, także... Aha, czy to będzie loża ekspertów? Taka? Tak jak... Jest to szansa. Dobra, to fajnie. 50-40. Dla Falubazu. A pan co myśli? Przereklamowany włókniarz i mocny na swoim torze Falubaz to daje nam 16-punktową wygraną 53-37. Stwierdzam, że głosowanie, które tu się odbywa, w poważnych instytucjach uważane byłoby za nieważne. No, jak wrażenia? No jak wrażenia? No jak idzie? Do przodu, nie? A wynik jaki będzie na końcu? Zagramy. Powinniśmy. Powinniśmy przegrać? Wygrać. A wygrać? Ja dałem 50-40. Ja się teraz maluję, jest ferwor walki. Na gorąco komentarz. Widział pan bieg? Tak, widziałem. Bo pan nas na ostatnim meczu pytał, kto wygra. To teraz się pana pytam, kto wygra. Gdybym był jasnowidzem,
Gdyby pan był jasnowidzem. Mógłbym wam powiedzieć więcej. Mógłby nam powiedzieć więcej. Na przyszłość, ale... Przyszłość. Nie jestem, więc... Ale nie jest, więc... Trudno. A do wywiadów kogoś chcesz? Bo do mix zone chcesz... Ja na chcę wziąć Dudka. Don't get me on TV, say bad things. Do Patryka, dobrze? Okej? Patryk, zapraszamy. Z tobą? Obstawiam zwycięstwo 49-41 dla naszego falubazu. Tutaj wynik pana? Tak, podobny, podobny. 49-41. Drużynę Falubazu wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Wideorejestratory24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.